Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich. W dzisiejszym programie chciałbym omówić Feng Shui, mieszkania, temat. Bardzo istotny temat, bardzo ważny, ponieważ od tego tematu zależy nasze samopoczucie. Jeżeli nie jest uregulowana energia w naszym mieszkaniu, to nie będziemy się czuli dobrze w danym mieszkaniu. Miałem taki przypadek, że pewna osoba miała źle poustawiane meble w swoim pokoju sypialnym, no i nie mogła dojść do ładu, nie mogła się czuć dobrze w danym pomieszczeniu, ponieważ energia była zaburzona. Ja na przykład w moim przypadku posiadam kawacze, które reguluje energię w danym pomieszczeniu i mogę spać w jakiejkolwiek pozycji, czy to głowa na zachód, głowa na wschód, czy ewentualnie nogi na zachód, to nie ma jakiegoś problemu. Najlepiej spać w pozycji, gdzie nogi są na północ, głowa na południe. To jest najlepsza pozycja, według mnie. Ale jeżeli ktoś nie ma kawaczy, no to właśnie tą pozycję polecam, czyli głowa na południe, nogi na północ. Jeżeli ktoś już ma kawacze ode mnie, że reguluje tę energię w danym pomieszczeniu, wówczas, drodzy kochani, nie ma problemu, możecie spać w jakiejkolwiek pozycji. Chciałbym Was uczulić na temat nieposiadania mebli zaraz przy drzwiach wejściowych do sypialni. Tam nie mogą znajdować się żadne meble, żadne stoły, żadne meble, ponieważ one będą zakłócać energię w danym pomieszczeniu. Także wchodząc do pokoju, ta część musi być po prostu czysta, z żadnych mebli nie może tam być. Dywan ewentualnie, jakieś krzesło, ale nie może tam być stołu, jakichś szaf, jakichś stoliczków nocnych. Po prostu nie może tam być nic z tych rzeczy. Dlatego wejście do sypialni musi być po prostu czyste. Po prawej stronie mogą znajdować się szafy, po prawej stronie mogą się znajdować jakieś łóżka, ewentualnie stół do pisania, czy ewentualnie do naszej pracy, ale zaraz przy wejściu do naszej sypialni nie może znajdować się po prostu nic. To jest właśnie taka uwaga, żebyście zwrócili na to uwagę, jak po prostu usytuować meble w Waszym pokoju sypialnym. Jeszcze dodam, że na noc sypialnie drzwi powinny być zamknięte, ponieważ wielokrotnie jest tak, że może być łazienka naprzeciw naszej sypialni i ta energia będzie po prostu oddziaływać feng shui z tej łazienki, będzie po prostu energia wibrowała, szła bezpośrednio do naszego pokoju, gdzie będą drzwi otwarte. Dlatego polecam jak również drzwi od sypialni zamknąć, jeżeli jest to możliwe oczywiście. I meble, jeszcze raz powtarzam, nie mieć mebli zaraz naprzeciw wejścia do sypialni. Czyli wchodzimy do sypialni, naprzeciw nas znajduje się jakaś szafa, jakiś stół. Tak po prostu nie może być. Trzeba to po prostu zmienić, ułożyć w taki sposób, żeby przy wejściu do naszej sypialni nie znajdowało się nic. Ponieważ zauważyłem, że mimo że osoby mają odpromiennik, mimo że osoby mają różnorakie wody plazmowane i cudawianki, jak to się mówi, mimo tych wszystkich rzeczy czują się źle. A chodzi właśnie o feng shui, o uregulowanie energii w naszym mieszkaniu, w naszej sypialni. Jak również lustra. Lustra nie są polecane, żeby były odkryte w naszej sypialni. Jeżeli już możemy po prostu je zakryć, przykryć jakąś cienkim materiałem, zakryć na czas, kiedy tam po prostu wypoczywamy w danym pomieszczeniu. To by było mniej więcej, drodzy kochani, na tyle, żebyście zwrócili na to uwagę, jak są ułożone meble i stół i to wszystko w Waszym mieszkaniu i dokonać odpowiednich zmian. Na marginesie polecam aronit mineralny bardzo zdrowy, gdzie możecie zakupić na linku pod YouTube'em z mojej firmy. Polecam do wzmocnienia systemu odpornościowego, żebyście byli, drodzy kochani, silni. Są pewne kraje, które się szczepionkują, wstrzykują pewne substancje. Ja polecam aronit, ponieważ jest bardzo łatwo go nosić w kieszeni i daje wysoką energię, dzięki czemu po prostu nie posiadamy żadnych chorób, ponieważ mamy wysoką energię. A niska energia to choroba, a wysoka energia to jest zdrowie. Także również brzoza jest takim drzewem, gdzie nasi przodkowie używali go i też daje wysoką energię. Kora brzozowa, jeżeli podłożycie pod spanie, również możecie spać bardzo dobrze.
I na marginesie również chciałem skomentować, iż nasza też również pracuje w firmie, która zajmuje się właśnie tymi szejkami, które są bardzo zdrowe, z wyciągiem z Maki X. Także jeżeli ktoś chce, na linku pod YouTube może po prostu taki koktajl sobie zamówić. To by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.